Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku z frustrownej serii o Minecraft. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy po raz kolejny na wiosce. I zaprezentuję Wam rozbudowę, która się pojawiła. Będzie naprawdę bardzo ciekawie, ponieważ rozbudowa jest spora. Teraz bym dobudował połowę z tej wioski, którą Wam do tej pory prezentowałem. I dlatego będziemy już za chwilkę zaczynać, tylko dojdę do miejsca, w którym możemy to zrobić. A więc okej. Pierwszą rzeczą, jaką się pojawiła, to jest tutaj ta oto ulica. Oraz powstało tutaj pole. Tak, to powstało jeszcze. A dookoła tej wioski powstała autostrada. Za polem mamy jeszcze malutką ścieżkę. Przeprowadza nawet ona się na drugą stronę, ponieważ tu jest drugie pole. I co ciekawe, powstał tutaj nawet malutki mostek. To pole jest trochę mniejsze od tamtego, ale i tak fajnie wygląda. Pomiędzy tą oto łąką a tym polem posadziłem parę drzewek, a tutaj powstał potężny las. W lesie nic nie ma nadzwyczajnego, oprócz może grzybów, roślin, jakichś czegoś, ale fajnie wszystko jest. Pierwszą rzeczą, jaką Wam zaprezentuję z tych ciekawszych, to, że wybudował mi się tutaj sąsiad z pozwoleniem. I wybudowała się tutaj tym razem Violeta. Agroturystyka u Violety. A więc wejdziemy sobie, zobaczymy. Widać, że już ładnie wszystko jest zrobione. Tutaj też wszystko elegancko wygląda. A więc z tej agroturystyki mamy tutaj największy dom, jaki jest w tym hotelu. Jest to największy dom hotelowy i także najładniejszy. I ma on jedno piętro oraz parter. Przed domem jest ścieżka, do tej ścieżki przejdziemy potem. Tutaj jest trampolina, na której możemy tak naprawdę poskakać. Na metr wysokości, więc jest to nawet realne. Wyjdziemy z powrotem z trampoliny. No i tutaj mamy oczywiście jeszcze małą huśtawkę i piaskownicę, aby pobudować z piasku. Dodatkowo jako detale powstały ławki, stoki siada i oczywiście najładniejsze, co jest na tym podwórku, to jest staw. W stawie jest około 70 tropikalnych rybek. Na stawie są lilie wodne i tutaj też jeszcze parę ławek. I wszystko jest ogrodzone płotkiem. Tutaj nawet jest szylnik, z bliska bardziej agroturystyka u Violety. Widać. To pole należy też jeszcze do Violety tutaj. I ścieżki już nie przeciągałem do końca, bo by głupio to wyglądało. Więc jest taka oślepa. Jedyna ślepa rzecz na moim gospodarstwie. Pomiędzy tymi dwoma ścieżkami posadziłem jeszcze drzewa. Czemu to ja zrobiłem tak naprawdę dwie ścieżki, a nie jedną, sam tego nie wiem. Ale tak też ładnie wszystko wygląda. Tutaj mamy sad i wejście mamy chyba z tamtej strony, potem Wam pokażę. I pomiędzy drzewami możemy pochodzić, aby pozbierać jabłka, ponieważ to sad jabłkowy. Tutaj jest pies w budzie. No i tutaj mamy jeszcze duży zbiornik z piaskiem. Aby można było chodzić na skróty z tej ulicy, przeciągłem ścieżkę i tutaj powstała studnia. Wiem, że trochę wygląda jak studnia villagerów, ale egal. Dodatkowo od stodoły została przeciągnięta ulica dalej do tamtej oto dużej ulicy. Mała ścieżka też jest tutaj połączona, też mamy parę żywopłotów, wszystkiego. No i ta część tak jest naprawdę gotowa. Teraz przejdziemy za dom Violety. Violeta się jeszcze bardziej rozbudowała, ponieważ powstały tutaj dwa małe domki jeszcze, które nie wyglądają tak hojnie i ładnie jak ten o duży, ale też są spoko. No i tutaj dodatkowo
Jest hotel dla psów. Tutaj na przykład dla dużego wilczura, bernardyna, czegokolwiek. W różnych wielkościach są te pokoiki. Te pośrodku są zwykłe, a tutaj dla fes małego jakiegoś szczeniaka. Do mojej zagrody i do zagrody Violety razem jest 8 miejsc parkingowych. Każdy ma po 4. Violeta ma 4 i ja mam 4. Oprócz tego jest jeszcze tędy ścieżka, którą też możemy wyjść na tamtą stronę. Jeju, ile my tych ścieżek tutaj w ogóle mamy. A dodatkowo jest tutaj miasteczko do parkouru, a więc możemy sobie tak naprawdę tu wypić miksturę, abyśmy wyżej skakali. A więc wypijemy sobie. Okej. I poskaczemy trochę. Tutaj jest takie wejście. Tu o, możemy sobie na przykład wskoczyć. Tu przeskoczyć całkowicie na drugą stronę. Tu o, możemy nawet sobie na ten murek wejść, tutaj przeskoczyć. Najwyższe miejsce ma tutaj 7 metrów, zaraz się na nie wejdziemy. Tylko muszę samemu tam trochę poćwiczyć, żeby umieć na nie wejść. Okej. Dobrze. Tutaj jest najwyższe miejsce, ale zejście wcale nie jest tak łatwo, ponieważ musi być, uwaga, stąd zeskoczyć albo przeskoczyć sobie na drugą stronę. Okej. Kiedyś filmik, jak ja skaczę w parkura w Minecrafcie, też musimy zrobić, bo ja skakać to za dobrze naprawdę nie potrafię. Tędy jeszcze możemy, tędy. Razem jest tego wszystkiego cała masa. No i oczywiście, czego nie pokazałem, możemy tutaj nawet pobalansować na wysokościach, po płotkach. Ekstremalny sport. Możemy jeszcze na drabinkach skakać, na wszystkim, ale dobrze. Nie będę wam tego już pokazywał i was zawęczał tutaj parkurem, ponieważ niewiele ludzi ten sport uprawia. A więc tutaj mamy zwykły plac zabaw, są tutaj drążki, po których możemy się wciągać na przykład do góry, możemy tak wejść do góry, tak w tym stylu i zjechać na dół, po każdym tak można. Tu jest jeszcze ślizgawka, po której możemy sobie zjechać. Możemy tak, o, tyci labiryncik, no i oczywiście huśtawka. Oraz nie zapomnijmy o wielkiej piaskownicy. Mówiłem wam jeszcze o tamtej ścieżce, może myśleliście, że to sekret, ale nie. Ta ścieżka prowadzi tylko do tego oto budynku. A więc dobrze, wszystko jeszcze przejrzyjmy z góry, co wam pokazałem, a czego nie. To są tak, wszystkie pola, aha, jeszcze innej rzeczy wam nie pokazałem, tego budynku. Przepraszam, przepraszam. To jest moja agroturystyka, ma ten dom balkony dookoła. Z tyłu duży ogród i jest zbudowany z takich pniów, z drzewa, ze schodków oraz z szyb i z bruku. Z tej strony ma duże, duże okna, a z tej strony ciekawy basen, kilka drzewek, no i tak naprawdę nic więcej. Dodatkowo do mojej zagrody należą dwa pola, czyli wielkościowo porównując to wszystko, patrząc na to, że parkour i plac zabaw należy do nas dwóch, to mamy zagrody w takiej samej wielkości. Tutaj wam nie pokazałem jeszcze, że są billboardy, które reklamują różne, różne rzeczy. Na przykład właśnie agroturystyki, czy moją wioskę, czy cokolwiek. No a o parkingu już wam wspomniałem. A więc to by było na wszystko. Jeśli filmik wam się spodobał, koniecznie szczelcie mi łapęcie w górę, a tymczasem ja się będę z wami żegnał. A więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!